I teraz przenosimy się do Łodzi. Przy telefonie Mariusz Ławnik, przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników mBank, ale mówię to z znakiem zapytania, bo pan Mariusz nie jest już pracownikiem mBanku, więc nie wiem, czy jest szefem związku. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się wszystkim. Jaka jest pana sytuacja? Jak pana przedstawić? Jestem byłym pracownikiem mBanku od 17 listopada, zwolniony dyscyplinarnie na poinformowanie pracowników o założeniu związku zawodowego. I tak, jestem przewodniczącym związku zawodowego zgodnie z naszym statutem. Zostałem wybrany w wyborach na 4-letnią kadencję i zwolnienie z pracy jakby totalnie nie ma wpływu na moją przynależność związkową. Ponieważ byli pracownicy mBanku nadal mogą być członkami związku, tak samo jak i emeryci. No więc to mamy tytulaturę załatwioną i jasną. Tak. A sama historia związku. Jak się zakłada związek zawodowy w dużym przedsiębiorstwie, w banku? Jak się zakłada? Ciężko się zakłada. W szczególności jeśli 90% załogi pracuje zdalnie, z domów i tylko nieliczne osoby przychodzą do biur, tak? Ale jeżeli zbierze się co najmniej 10-osobowa grupa zmotywowanych osób, która chce coś zmienić na rzecz wszystkich pracowników, nawet takich, którzy myślą, że wszystko jest w porządku, to wtedy ten związek zawodowy przy pomocy prawnej można założyć, trzeba spełnić parę wymogów ustawowych, sporządzić mnóstwo dokumentów, statut, podpisać uchwałę założycielską i złożyć wniosek do sądu rejestrowego. I to są możliwe. Te technikalia, które są mniej więcej podobne, ale specyfika jest ciekawa. Po co właściwie związek w banku? Chyba w banku pracują bogaci i szczęśliwi ludzie. No to tylko chyba tak troszkę z pozoru jest tak, że pracują tylko bogaci i szczęśliwi ludzie. To po co związek zawodowy w banku? Akurat w naszym przypadku, w mBanku, mamy od 2 lat mieliśmy taką sytuację zamrożenia płac, ograniczenia budżetu podwyżkowego, cięcia bonusów, a ogromnego naciskania na zwiększanie efektywności pracowników. No jest to w dużej mierze związane z olbrzymimi rezerwami, które bank musi ponosić z tytułu tak zwanych kredytów frankowych i spraw z frankowiczami, bo każda sprawa w sądzie to bank musi zaciągać rezerwę. No jakby zabrało się duże grono niezadowolonych osób, bo ja nigdy nie powiem, że jakby to jest jakaś, że to wszyscy pracownicy są niezadowoleni. To tak nie jest, w żadnej firmie tak nie ma. No ale zabrało się grono osób, które było z tego tytułu niezadowolone, tak, gdzie były jakieś naciski na pracę w nadgodzinach, niepłatnych. To tak, jak to mówią, z daleka wygląda ładnie, jak na obrazku, a jak się przychodzi bliżej, no to wtedy już ta sytuacja nie jest tak piękna i przejrzysta. I mówię, no to były jakby jakieś główne powody. No, zgłaszały się też jakieś tam do mnie pojedyncze, niezadowolone osoby, bo zanim założyłem związek zawodowy, przez 2 lata byłem członkiem Rady Pracowników, tak? Tam spore grono pracowników. Pojawiały się kłopoty, trzeba było je rozwiązać. Naturalną sprawą w dużej firmie zwłaszcza jest to, że powstają związki zawodowe jako reprezentacja pracowników i one o takich problemach rozmawiają z zarządem, z dyrektorami i je rozwiązują. Tak to powinno normalnie wyglądać. A jak to wygląda w mBanku? Jak do tego typu pomysłu założenia związku zawodowego podeszły władze tego banku? Znaczy,
patrząc na moją historię, która już pojawiła się w Gazecie Wyborczej, jeśli możemy tutaj powiedzieć nazwę. Możemy. Ale jest, możemy, tak? Jest artykuł na wyborcza.biz na mój temat. Było też artykuł w Gazecie Wyborczej Ogólnopolskiej. Tam jest dosyć dokładnie ta historia opisana. No, bank zareagował, jego władze, no, mocno nieprzychylnie, tak, od samego początku, od momentu, kiedy zgłosiłem założenie związku 22 września, no, najpierw nie było żadnej informacji, potem 30 września ja zamieściłem takie informacje o założeniu związku zawodowego, no, jakby od tego momentu byłem z tego tytułu piętnowany. Mbank co do zasady w tej chwili nie chce w ogóle współpracować ze związkiem zawodowym. Nie wiem, czy to nastawienie Mbanku się zmieni. Nie wiem, jakie wytyczne, jaką koncepcję przyjmuje, bo tam są takie informacje, że korzysta bank z pomocy jakiejś specjalistycznej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w niszczeniu związków zawodowych, które się tworzą, bądź jak nie zniszczeniu, to bardzo utrudnieniu działalności tych związków. Więc powiem szczerze, że nie wiem, jak się to potoczy. Ale jak to się ma z polskim prawem? Bo pan też, no, nie jest tajemnica, z wykształcenia pan jest prawnikiem. Tak. Studiował pan prawo, z tą specjalizacją właśnie prawo finansowe. Jak tego typu działania... Konstytucyjne akurat w moim przypadku, ale... Potem przełożyło się na praktykę z prawa finansowego, z prawa ubezpieczeń. Na ile jest tak, że tego typu działania, no, jawnie są sprzeczne z polskim prawem? Znaczy, według mojej wiedzy i tego, jak przedstawia tą sytuację prawnik związkowy, nasz adwokat, no to tutaj doszło do jaskrawego, skrajnego złamania przepisów prawa pracy, ponieważ Rada Pracowników zgodnie z ustawą o informowaniu pracowników nie wyraziła zgody na moje zwolnienie. Tak samo Komitet Założycielski Związku Zawodowego nie wyraził zgody na moje zwolnienie, a mimo to pracodawca rozwiązał ze mną umowę i dzisiaj do Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie takie zawiadomienie o rażącym naruszeniu prawa przez mBank zostało dostarczone. Tak, to już ostatnie teraz pytanie. Czekamy już na interwencję Inspekcji Pracy i dalsze kroki prawne będziemy na pewno podejmować. Bo ta historia także na antenie Radia Wnet będzie miała swoją kontynuację, ale teraz musimy ostatnie pytanie zadać. Na ile... Jak to się właśnie dzieje, że duży bank, który ma renomę, przeglądam właśnie Twittera, znani mi ekonomiści, także znani radiosłuchaczom z Radia Wnet, czy działacze, albo po prostu użytkownicy systemu bankowego wrzucają zdjęcia, że właśnie zamykają swoje a to rachunki, a to konta, a to inne działalności w mBanku. Dlaczego bank, duży, poważny bank, naraża się na taką katastrofę wizerunkową, bo tak to trzeba określić, tylko po to, żeby zwalczyć wbrew prawu najprawdopodobniej, tylko po to, żeby zwalczyć związek zawodowy? Panie redaktorze, no ja też jestem, ja powiem szczerze, jestem zdruzgotany tym podejściem, które teraz zaprezentował bank, bo w życiu się nie spodziewałem takiego łamania prawa po firmie, w której 7 lat przepracowałem i w wielu momentach byłem z niej dumny, zadowolony. Jest wiele takich naprawdę pozytywnych stron, jak chodzi o mBank, i też nie przypuszczałem, że tu będzie takie podejście do czegoś, co nam, pracownikom, należy się i jest nawet zapisane w Konstytucji. Mają pracownicy prawo się zrzeszać, a my teraz tak naprawdę musimy działać anonimowo, trochę jak jacyś partyzanci, tak, we własnym kraju, i to jest bardzo smutna historia. No, mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować i rozmowę jak troszkę jakby więcej publicznie.
to, bo to jest to pytanie, na które musimy tu postawić znak zapytania i zostawić pewien niedosyt, bo nie wiemy jeszcze, dlaczego wielkie korporacje tak bardzo, znaczy domyślamy się, być może wiemy, ale w tym przypadku nie mamy pewności, dlaczego ta duża spółka tak bardzo boi się związków wśród własnych pracowników, dlaczego jest gotowa tak ostro działać i to opowieść, mam nadzieję, będziemy jeszcze mogli kontynuować. Mariusz Ławnik, przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników mBanku, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Do usłyszenia. Na zegarach godzina 17.34. Za chwilę gawęda historyczna i Krzysztof Jabłonka, którego zapowie na naszej antenie nikt inny, tylko Jacek Kaczmarski.